Mamy już za sobą opowieść o mitozie. Dzisiaj opowiem ci o mejozie, procesie równie ważnym jak mitoza, procesie dzięki któremu istnieje taka różnorodność organizmów żywych na ziemi, procesie bez którego w ogóle nie byłoby możliwe rozmnażanie płciowe. To właśnie między innymi dzięki mejozie różnimy się od swoich rodziców. Nie jesteśmy ich identyczną kopią, jesteśmy również inni niż nasze rodzeństwo. Nie jesteśmy wszyscy tacy sami. I co więcej, różnimy się również między gatunkami, bo mejoza jest procesem, który zdecydowanie wpływa na różnorodność organizmów żywych, która jest procesem stymulującym ewolucję. Na początek chciałam Ci pokazać dwa zdjęcia z mikroskopu fluorescencyjnego, żeby pokazać Ci, że mejoza i mitoza nie są procesami, które zachodzą gdzieś tam na kartkach papieru i tylko na lekcjach biologii się o nich słyszy. To są procesy, które dzieją się w naszym ciele, Dzień po dniu, tak naprawdę cały czas zachodzą w naszym organizmie i co więcej, możemy zobaczyć je pod mikroskopem, możemy uchwycić te poszczególne fazy, o których rozmawiamy i o których będziemy rozmawiali dzisiaj. Zupełnie tak, jakbyśmy zrobili im po prostu zdjęcie, no bo to faktycznie są zwyczajne zdjęcia z mikroskopu fluorescencyjnego. Zobacz, tutaj jest jedna komórka, już mniejsza o to, jaka to jest komórka. Najważniejsze jest, żebyś zobaczył, że tutaj na zielono zaznaczone są mikrotubule, fragmenty wrzeciona kariokinetycznego, już wiesz z poprzedniego filmu, co to jest, a tutaj materiał genetyczny, czyli nasz DNA. Tutaj mamy troszeczkę inną fazę, jedną z faz mejozy, o których dzisiaj będzie mowa, i znowu to jest komórka, która kiedyś w przyszłości stanie się komórką jajową w organizmie kobiety. Jak widzisz tutaj na zielono również zaznaczone są fragmenty wrzeciona kariokinetycznego i tutaj DNA. Tak więc podkreślam, że mitoza i mejoza to są zupełnie podstawowe procesy, które dzieją się w naszym organizmie tak naprawdę codziennie, a nie są jakimiś tylko wymyślonymi i ustrukturyzowanymi procesami, które dzieją się na kartce papieru wtedy, kiedy ktoś uczy cię biologii. Na początek zastanówmy się nad tym, czym Mitoza różni się od mejozy. Zrobimy to bardzo króciutko, bo będzie to już dla Ciebie przypomnienie. Po pierwsze, pamiętasz, że każda somatyczna komórka naszego organizmu, somatyczna, czyli taka, z której składają się. Wszystkie fragmenty naszego ciała, nasze nerki, nasza wątroba, skóra i wszystko inne, w przeciwieństwie do gamet, które nie są komórkami somatycznymi, czyli komórek rozrodczych. Tak więc każda komórka naszego ciała ma dwa komplety chromosomów. Jeden po naszym tacie, a drugi po naszej mamie. Zapisujemy to jako 2N. Jest to komórka diploidalna, pamiętasz to pewnie z poprzedniego filmu. I w mitozie z tej jednej komórki powstają dwie. I te dwie komórki. Mają również dwa komplety chromosomów: są diploidalne, 2N, i są identyczne i to jest tutaj kluczowe są dokładnie kropka w kropkę, takie jak ta komórka, która była w stosunku do nich komórką macierzystą. Teraz porozmawiamy o tym, jak w bardzo dużym skrócie przebiega mejoza. Po pierwsze, Owszem, zaczynamy od komórki, która ma dwa komplety chromosomów, jeden po tacie, drugi po mamie, identycznie jak tutaj przy początku mitozy. Ale po pierwsze mamy dwa etapy mejozy i w pierwszym etapie z tej komórki, która ma dwa komplety chromosomów, robią się dwie komórki potomne, ale one już mają tylko po jednym komplecie chromosomów. A w jeszcze kolejnym etapie zaraz je sobie będziemy wszystkie po kolei nazywać. Z tych dwóch komórek, które mają już tylko po jednym pakiecie chromosomów, robią się cztery komórki, i one również mają tylko po jednym komplecie chromosomów. Tak więc, skutek jest zupełnie inny, bo po pierwsze, na końcu mamy komórki, które mają połowę mniej materiału genetycznego niż komórka macierzysta, a po drugie, i pewnie jeszcze ważniejsze, każda z tych komórek jest inna od siebie. I inna zupełnie od komórki, z której pierwotnie powstało. Możesz się teraz zastanawiać, po co cały ten interes? Po co mają powstawać komórki, które mają tylko jeden komplet chromosomów? Przecież każda komórka naszego ciała powinna mieć dwa i ma dwa. Owszem, to byłaby bardzo dobra uwaga. Myślę, że warto się nad tym chwilę zastanowić. Otóż w procesie zapłodnienia płciowego jedna taka komórka, która ma jeden zestaw chromosomów, czyli jest N, łączy się z drugą komórką, która również ma jeden zestaw chromosomów. To będzie powiedzmy od mamy, a to będzie od taty. I z tego wychodzi komórka, która jest zygotą, czyli z zupełnym początkiem, zaczątkiem powstawania organizmu człowieka, i ona ma już dwa komplety chromosomów jeden od taty i jeden od mamy. Dlatego właśnie nasze gamety muszą mieć tylko jeden zestaw chromosomów. Dlatego, żeby mogły się połączyć i dać normalną, diploidalną komórkę, która stanie się zaczątkiem życia, zaczątkiem ciała człowieka. Jeszcze jedna ważna uwaga, zanim przejdziemy do omawiania kolejnych faz mejozy. Pamiętasz pewnie, że mówiłam Ci, że nie wszystkie komórki w naszym organizmie się dzielą. Jak są bardzo wyspecjalizowane, to się nie dzielą. Istnieją w naszym organizmie takie populacje komórek, które właśnie do tego służą i za to są odpowiedzialne, żeby odnawiać. Populacje komórek wysoko wyspecjalizowanych. Na przykład erytrocyt, wielokrotnie wspominana już czerwona krwinka, w naszym organizmie nie dzieli się, nie powstają z niej nowe komórki, czerwone krwinki. Nasze czerwone krwinki powstają w szpiku kostnym, przynajmniej w czasie naszego dorosłego życia, bo tam znajdują się komórki, które są odpowiedzialne za to, żeby takie komórki, nasze czerwone i inne krwinki wytwarzać. Podobnie jest z komórkami rozrodczymi. Są w naszym organizmie, znajdują się w naszych organach rozrodczych komórki, które są odpowiedzialne za produkcję gamet, czyli Plemników i komórek jajowych, mówiąc w dużym uproszczeniu. I tak naprawdę mejoza, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, będzie się działała właśnie w tych komórkach, które będziemy nazywać gametocytami, które staną się zaczątkiem gamet, czyli plemników i komórek jajowych. No to teraz rozumiejąc już, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego mejoza w ogóle zachodzi i do czego jest potrzebna, możemy przejść do omawiania kolejnych etapów. Po pierwsze, wiesz już, że mejoza składa się z dwóch stadiów. Nazywamy je mejozą 1, mejozą pierwszą, i mejozą 2, mejozą drugą. To będzie mejoza pierwsza, to będzie mejoza druga. Kolejna ważna uwaga jest taka, że te poszczególne podfazy mejozy pierwszej i mejozy drugiej będą miały identyczne nazwy jak fazy mitozy, więc jeżeli nauczysz się faz mitozy, to będziesz już pamiętał jak wygląda to w mitozie. Będą to po kolei profaza, metafaza, anafaza, telofaza. Przechodzimy do omawiania pierwszej mejozy. Podpisałam tutaj dla Ciebie kolejne fazy, a właściwie tylko te przedrostki pro, meta, ana i telo, bo wiesz już, że wszędzie dalej jest faza. Jak widzisz, początek jest prawie taki sam jak początek mitozy. Materiał genetyczny, umiejscowiony w jądrze, które tutaj ma narysowaną taką czarną obwódkę, otoczkę jądrową, zaczyna się zbijać w chromosomy. Chromatyna robi się coraz gęstsza, coraz gęstsza, żeby w końcu materiał genetyczny przybrał taką formę, jaką mamy tutaj. Otoczka jądrowa robi się coraz luźniejsza, zaczyna powoli zanikać. Ale jest bardzo ważny etap profazy w mejozie pierwszej, którego nie ma w mitozie i który jest w ogóle super istotny i który wymaga szczególnego podkreślenia w całym naszym dzisiejszym filmie. Ten fragment dzieje się tutaj i nazywa się Crossing over. Wtedy, kiedy chromosomy są już zbite w takiej formie, jaką widzisz tutaj. Nie są już luźną chromatyną, tylko są dużo gęstsze, dużo bardziej upakowane, to mamy do czynienia z następującą sytuacją. Tutaj narysowałam dla Ciebie jej powiększenie. Po pierwsze, chromosomy homologiczne. Pamiętasz pewnie z poprzedniego filmu, że chromosomy homologiczne to były chromosomy, na których zakodowane są te same geny. Jeden od mamy drugi od taty, tutaj sobie narysujemy, o, że ten jest na przykład od mamy, a ten będzie od taty. Na tym etapie każdy z nich ma dwie chromatydy siostrzane, dokładnie tak jak w mitozie, czyli jedną chromatydę i drugą chromatydę, które są dokładnie takie same i tutaj w środku połączone są centromerem. Tak więc ten chromosom, powiedzmy, że jest od mamy, ten jest od taty. I w profazie mejozy pierwszej dzieje się coś bardzo szczególnego. Chromatydy Pochodzące z tych dwóch chromosomów homologicznych, przeplatają się ze sobą. Takie miejsce przeplecenia, w którym one się ze sobą łączą, nazywa się chiazmą. Podpiszę to: chiazma. Z greckiego chiazma to skrzyżowanie, i to doskonale oddaje sens całego tego procesu. Krzyżują się ze sobą te nóżki chromosomów, a następnie ich fragmenty są ze sobą wymieniane. Jak widzisz, kawałek. Tej chromatydy, z tego chromosomu homologicznego, znalazł się tutaj, a kawałek chromatydy, która wcześniej była tu, znalazł się w drugim chromosomie. Oczywiście nie może to ze względów przestrzennych zajść w obu. Chromatydach siostrzanych naraz. Zanim zacznie się to dziać w tych chromatydach, które jeszcze nie przeszły tego procesu, to DNA musi się troszeczkę obkręcić i obrócić. Ale jak widzisz, będziemy mieli przeplatanie się ze sobą materiału genetycznego pochodzącego od mamy i od taty. W efekcie dostaniemy dwa różne chromosomy od tych, które mieliśmy. Przed zajściem tego procesu. Ten proces nazywa się również rekombinacją, bo materiał genetyczny jest rekombinowany. No i teraz mamy takie chromosomy w ciapki. Narysuję jakiś taki przykładowy chromosom. O, to będzie nasz chromosom. Tutaj narysuję mu centromer. Mhm, dobra. I teraz wezmę drugi kolor, żeby pokazać, że on ma fragmenty, które pochodzą od innego chromosomu. Homologicznego. Trzeba też wiedzieć, że prawdopodobieństwo zajścia tego procesu crossing over, czyli takiego przeplatania się i wymieniania się fragmentów chromosomów, jest zależne od tego, jak Daleko leżą od siebie konkretne geny na danym chromosomie, czym bliżej siebie leżą, mniejsze jest prawdopodobieństwo, że zajdzie między nimi taki proces wymiany. One raczej pozostaną razem na tym samym chromosomie, a jak są od siebie daleko, to jest duże prawdopodobieństwo, że będą sparowane z fragmentem, który będzie pochodził z innego chromosomu. Tak więc mamy chromosomy w ciapki i te ciapki są inne dla każdej chromatydy. To jest niesłychanie istotne. Tak więc mamy inne chromosomy niż te, z którymi wchodziliśmy w ten etap profazy mejozy pierwszej. Kolejnym etapem, tak samo jak w przypadku mitozy, również jest metafaza, w której chromosomy dążą do tego, żeby ułożyć się w płaszczyźnie równikowej. Tylko zobacz na ten rysunek. To wygląda inaczej niż w mitozie. W mitozie wszystkie nasze 46 chromosomów układało się o, tak jak pod sznurek, narysuję je w formie krzyżyków, płaszczyźnie równikowej jądra, y, przepraszam, w płaszczyźnie równikowej komórki. A teraz one układają się parami i na to chciałabym, żebyś zwrócił szczególną uwagę, że one nie są ułożone jeden za drugim w takim sznureczku, tylko w dwóch rzędach. I w tych dwóch rzędach leżą obok siebie chromosomy homologiczne, już takie wciapki chromosomy homologiczne po zajściu procesu rekombinacji. Ważne jest też to, że nie jest tak, że po jednej stronie ułożą się wszystkie te, które są już w ciapki, ale pochodzą od mamy, a z drugiej strony wszystkie te, które pochodzą od taty. Nic z tych rzeczy. Tak naprawdę to będzie to wyglądało zupełnie przypadkowo. Na przykład tutaj też będzie od mamy i tutaj będzie od mamy. O a tutaj będzie od taty, i tutaj będzie od taty. Tak więc nie jest tak, że z jednej strony będą leżały wszystkie od jednego rodzica, a z drugiej strony wszystkie od drugiego rodzica. Absolutnie nie. Ten proces jest przypadkowy. Idąc dalej, mamy znowu anafazę, tak samo jak w przypadku mitozy. I te chromosomy, jak widzisz tutaj z fragmentami powymienianymi z innymi chromosami, chromosomami homologicznymi, rozchodzą się w dwie strony, tak samo jak w mitozie ciągnie je wrzeciono-kariokinetyczne, które tutaj rozpycha się, a z drugiej strony ciągnie tutaj za okolice centromeru do centrosomów znajdujących się tutaj, o. Może jeszcze powinnam dodać, że identycznie jak w przypadku mitozy, zanim zacznie zachodzić mejoza, to będziemy mieli do czynienia z replikacją całego materiału genetycznego i również z podwojeniem centrosomu. No i na koniec znowu mamy telofazę, w której odbudowywana jest otoczka jądrowa, a chromosomy mogą się rozluźnić i znowu przybrać formę chromatyny. Nie musi tak być, że komórka całkowicie się podzieli. Może być tak, że tutaj zajdzie cytokineza. I będziemy mieli dwie komórki, które w tej chwili będą miały po zestawie chromosomów, po jednym zestawie chromosomów, ale może też to się wszystko dziać w jednej komórce. Zwróćmy uwagę na to, co jest tutaj podstawową różnicą pomiędzy mejozą a mitozą. Jak mieliśmy mitozę, to chromatydy siostrzane z jednego chromosomu po jednej rozchodziły się do dwóch, Przyszłych prawdopodobnych komórek potomnych. A tutaj pół zestawu genetycznego idzie w tę stronę, a pół zestawu genetycznego w tę stronę. Tak więc już na tym etapie, który widzimy tu, w telofazie, mamy przyszłe jądra komórkowe, które będą 1N. Zapiszę to tutaj. Tu będzie 1N i tu będzie 1N. To bardzo ważne. Jak jesteśmy na tym etapie, to komórka ma wybór, żeby albo podzielić się na dwie, żeby zaszła cytokineza, czyli podział cytoplazmy, albo tak jak powiedziałam, wszystko może odbywać się dalej w jednej i tej samej komórce, tylko po prostu w różnych jej rejonach. I teraz przechodzimy do etapu, który będzie na nazywał się mejozą drugą. Znowu będzie zaczynał się od profazy i trwał poprzez meta, ana i telofazę. No to tak, mamy teraz Jądra komórkowe, które znowu zaczynają rozluźniać swoją otoczkę i chromosomy, które w nich się znajdują, mają już, są już tylko jednym kompletem materiału genetycznego, czyli po jednym allelu każdego genu. Widzisz tutaj, że są one w ciapki, które powstały dzięki temu, że przeszły wcześniej proces crossing over, rekombinacji genetycznej. W metafazie mamy do czynienia właściwie z tym samym co się działo w mitozie, czyli teraz, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy w mejozie pierwszej, zobacz, o, tutaj się chromosomy homologiczne układały w dwóch rzędach homologiczne chromosomy obok siebie, a tutaj jest już tak jak w mitozie czyli chromosomy układają się pod sznurek jeden za drugim w płaszczyźnie równikowej komórki. Czym to się różni od tego, co mieliśmy w mitozie? Bardzo ważną sprawą. Tutaj, podczas mitozy u człowieka, byłyby ułożone, byłoby ułożonych 46 chromosomów, a tutaj będzie tylko 23 z tej strony i 23 z tej strony. W kolejnej fazie wrzeciono-kariokinetyczne znowu sprawia, że chromatydy siostrzane, które, bardzo ważne, są od siebie różne, prawda, bo ta chromatyda na przykład ma tutaj fragmencik z innego chromosomu, a ta tego nie ma, będą... Rozciągać się, rozchodzić do dwóch centrów znajdujących się po przeciwnych stronach, i w ten sposób powstaną cztery potomne jądra komórkowe. Jeżeli zajdzie cytokineza, powstaną cztery komórki, i każda z tych komórek będzie zawierała trochę inny zestaw genów od każdej innej komórki. Która powstanie w tym samym procesie. Zawdzięczamy to właśnie crossing over, które zachodziło podczas fazy pierwszej mejozy. Tak więc, podsumowując to wszystko, mitoza tym różni się od mejozy, że w mitozie komórka potomna, dwie komórki potomne, mają dokładnie taki sam zestaw chromosomów i w ogóle pod względem genetycznym są takie same jak komórka macierzysta. A w mejozie mamy komórkę macierzystą, która ma 2N, czyli dwa zestawy chromosomów, jeden od mamy, drugi od taty, potem tworzą się z niej dwie komórki, które mają tylko po jednym zestawie chromosomów, a z nich z kolei tworzą się komórki, wszystkie mają też po jednym zestawie chromosomów, ale te komórki są każda inna od siebie nawzajem. I to jest niesłychanie ważne. I to dlaczego one są od siebie inne, to właśnie zawdzięczany jest temu procesowi rekombinacji genetycznej, który ma miejsce w mejozie pierwszej, a tak naprawdę w, w zaawansowanej profazie mejozy pierwszej. Ten proces rekombinacji jest absolutną podstawą istnienia zmienności wewnątrzgatunkowej. Jest powodem, dla którego wyglądamy i jesteśmy inni niż nasi rodzice, inni niż nasze rodzeństwo. Jest powodem, dla którego każdy człowiek nie jest sobowtórem innego człowieka. Tak więc bardzo ważne jest, żeby rozumieć, że tak naprawdę ten moment, kiedy zmienność genetyczna się decyduje, to jest właśnie późna profaza mejozy pierwszej, kiedy następuje crossing over, rekombinacja genetyczna. Warto też dodać, że mejoza pierwsza nazywana jest podziałem redukcyjnym. Napiszę tutaj redukcyjny, dlatego że liczba chromosomów redukowana jest o połowę. Zamiast 2n, będziemy po tym podziale mieli 1n. Dla odróżnienia, mejoza druga, w której nie zmienia się liczba chromosomów, Nazywana jest podziałem zachowawczym. Zapiszemy tutaj zachowawczy. Warto znać te terminy, ale tak naprawdę wynika to z logiki tego, co obserwujemy w tym miejscu. Tutaj z dwóch N robi się 1N w obydwu komórkach potomnych, właściwie jądrach potomnych, i dlatego mamy tutaj redukcję, napiszę tutaj R. W ogóle często zaznacza się mejoze właśnie w ten sposób taką literką r, że to jest podział redukcyjny. A drugi etap to jest etap zachowawczy, dlatego że wszystkie komórki potomne, których co prawda jest więcej, mają taki sam zestaw chromosomów 1n. Chciałam na koniec pokazać ci coś, co mnie zawsze sprawiało straszny problem i w ogóle bardzo dużo czasu upłynęło, zanim zrozumiałam i nauczyłam się, na czym polega cała ta sprawa z chromosomami, chromatydami i generalnie rzecz biorąc, dlaczego te chromosomy niby takie same, a jednak są od siebie inne. Narysuję teraz to dla ciebie, dobra? Narysuję teraz etap, który jest jeszcze zanim rozpocznie się na dobre Metafaza mejozy pierwszej. Mamy dwa chromosomy, które dopiero będą ustawiać się obok siebie w płaszczyźnie równikowej. Jeden chromosom jest od mamy, drugi chromosom jest od taty. Tutaj mają centromery, o pośrodku ten fragmencik. Na czym to polega, że to są chromosomy homologiczne? Napiszę H jak chromosomy homologiczne. Polega to na tym, że na tym chromosomie i na tym chromosomie są te same geny, ale te same geny mogą być w innych allelach. I teraz bardzo upraszczam, ale tylko po to, żeby ci wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Tutaj, na tym chromosomie, nieważne jaki to ma być chromosom, o, w tym punkcie. A właściwie w tym fragmencie, będzie się znajdować gen na kolor oczu. Oczywiście wiesz już, że nie ma czegoś takiego jak jeden gen na kolor oczu, ale teraz upraszczamy, żeby zrozumieć dobrze ten proces. I powiedzmy, że to jest chromosom pochodzący od twojej mamy. A tutaj w identycznym miejscu na chromosomie homologicznym od twojego taty będzie ten sam gen, tylko on powiedzmy będzie kodował kolor oczu zielony. Tak więc w, tym samym, w tych samych miejscach tych samych chromosomów są te same geny, tylko te geny mogą być w różnych odmianach. A o co chodzi z chromatydami siostrzanymi? Chromatyda siostrzana, jedna i druga, to jest tak naprawdę powielony jeden i ten sam chromosom. Czyli tutaj mamy określony L danego genu i tutaj też. Bo, jakbyśmy wywalili centromer, to po prostu byłyby dwie oddzielne pałeczki, dwa razy ten sam, dokładnie ten sam chromosom z takimi samymi allelami. To jest powiedzmy o, od mamy, a to będzie od taty. No i ta sama sprawa tutaj. Tutaj będzie na tej chromatydzie siostrzanej, będzie dokładnie ten sam allel tego samego genu, bo to są po prostu nawzajem kopie siebie, to i to. Natomiast te chromosomy homologiczne wobec siebie, to znaczy, że niosą te same geny, ale te geny mogą być w różnych odmianach. I kiedy przechodzimy do crossing over, i dochodzi do takiego momentu, kiedy te chromosomy wymieniają się fragmentami, narysuję to teraz. Chwileczkę to zajmie. To będziemy mieli, teraz te chromosomy, jak pamiętasz, będą w całości miały dwie chromatydy siostrzane. Ale ja teraz dla lepszego zobrazowania narysuję cztery oddzielne chromatydy siostrzane, każdą w, inną, w, w innej troszeczkę formie ciapek. Żebyś zobaczył, że wszystkie te chromatydy siostrzane będą od siebie troszeczkę inne. Powinnam pewnie narysować tutaj trochę, tutaj, w tych dwóch, powinnam troszeczkę więcej czerwonego koloru narysować, bo tutaj by zostało więcej fragmentów. Zakładając, że o, to są chromatydy z chromosomu od mamy, a to są chromatydy z chromosomu od taty, to tutaj pewnie byłoby trochę więcej tych czerwonych fragmentów. Ale chciałam Ci to pokazać, że potem, jak chromatydy siostrzane będą po dwie, bo tutaj one są połączone, pamiętasz, centromerem. Przed chwilą żeśmy to oglądali i rysowali na etapie, kiedy mają się rozchodzić do dwóch jąder potomnych. I jeszcze jedna kwestia zastanawiała mnie zawsze: jak to jest możliwe, że każda komórka naszego ciała ma dwa zestawy chromosomów i to wszystko działa i jest tak, jak powinno, a potem tworzymy komórkę, która ma tylko jeden zestaw chromosomów i to też jest w porządku? Jak to jest, że żadne geny nie zginą, że nic się nie pomyli i generalnie rzecz biorąc, ta komórka po połączeniu z drugą komórką, która również ma jeden zestaw chromosomów, będzie w stanie stworzyć normalne podwaliny zupełnie zdrowego i w porządku organizmu? Otóż chciałam Ci pokazać na tym rysunku, o tutaj, że kiedy te. Chromatydy siostrzane, chromatydy siostrzane w mejozie drugiej, czyli taka chromatyda i taka, jedna chromatyda stąd, druga stąd, tylko już z fragmentami powymienianych chromosomów, rozchodzą się w dwie strony, to one zawierają pełen zestaw genów organizmu, tylko w różnych ułożeniach ich odmian, w różnych ułożeniach alleli. Każda z tych laseczek, z tych pałeczek chromatydy siostrzanej i tu, i tu, i tu, Wystarcza tak naprawdę, żeby być pełnym kompletem materiału genetycznego. Tutaj są wszystkie, w jednej takiej pałeczce, są wszystkie geny napiszę to nawet wszystkie geny naszego organizmu wszystkie geny. Tylko po połączeniu z drugą będziemy z drugą w, w procesie, kiedy połączą się gamety i powstanie zygota podwaliny nowego organizmu to będziemy mieli dwa allele każdego genu, a na tym etapie mamy po jednym allelu każdego genu, ale to jest tak naprawdę pełen zestaw tego, czym powinien dysponować człowiek, tylko po jednej odmianie w każdym przypadku. Myślę, że na tym skończę. Dodam jeszcze tylko, że oczywiście cały zestaw genów potrzebnych do istnienia naszego organizmu, to nie znajduje się tylko w jednym chromosomie, tylko we wszystkich 23 chromosomach, które człowiek posiada, bo mamy aż 23 chromosomy. Ale chciałam Ci powiedzieć, że w takiej jednej chromatydzie siostrzanej jest dokładnie wszystko, co powinno się znajdować na tym konkretnym chromosomie. Powiedzmy, że to będzie chromosom numer 13. Kończąc temat rekombinacji i zmienności genetycznej, powiem Ci jeszcze, że crossing over, które często zaznacza się literkami CO, w bardzo charakterystyczny sposób zachodzi w chromosomach, które są naszymi chromosomami płciowymi, czyli w chromosomach X i w chromosomach Y. Jak jesteś dziewczyną, to masz dwa chromosomy X. Jeżeli jesteś chłopakiem, to masz chromosom X i chromosom Y. I sprawa polega na tym, że w przeciwieństwie do całej reszty. Chromosomów, chromosomy nasze płciowe nie są identyczne, są trochę inne i w ich przypadku, jeżeli zachodzi rekombinacja między chromosomem X a chromosomem Y, to wymieniane są tylko te fragmenty tych chromosomów, które są dla siebie wspólne. Myślę, że skończę tą ciekawostką. Słyszymy się w następnym filmie. Do zobaczenia!